nie wpadniesz, dobrze będzie. Wchodzę na łódkę, to czuję obawy. Pływać nie umiem. I się boję, że ja wpadnę do tej wody i już nie wypłynę. Ja jednak wolę ląd, ewentualnie powietrze. Podbij się. O, super. Można się oprzeć. Cześć, to tak. Prawo. Ty w lewo. Śmiesznie będzie. Będzie super. Pierwszy raz miałem styczność z takim urządzeniem. Patrz, płynie. O, fajnie. No, fajnie. Ty, fajnie się to podoba. Czułem się pewnie tak, że i ona pewnie też czuła to, że jest fajnie, jest okej, okay, że ja to tam dobrze poprowadzę i będzie mogła się czuć ze mną bezpiecznie. Może ty chcesz pokierować? Nie, nie, nie. Niczego nie dawaj. Patrz, tu masz jeszcze mieliznę. O Boże. Przy Kamilu to czuję się jak najbardziej bezpieczna. No i myślę, że jakbym już wpadła do tej wody, to on by wskoczył za mną, mimo że on sam pływać nie umie. Jak słoneczny patrol. No na pewno fajnie byłoby, jak razem z Asią przełamywać te lęki jej pod względem wody, no i moje. To jest lęk wysokości, tak? Człowiek pracuje na gospodarstwie, gdzieś tam trzeba wejść na tą wysokość, ale nogi jak z waty i gdzieś nie może się jednak przełamać. Tak wolno płyniemy. No bo ja płynę powolutku, jakby nam się nic nie stało. Tak. Widzisz, dbam o ciebie. Bokiem lecimy. Jeszcze teraz popatrzeć, pomarzyć. Stanę niczym z Tytanika. No może stanąć tu na tej balustradzie. Ja cię tak złapię i... Jak ten piosenka. Moje. Tak? Płyniemy w wspólną przyszłość, pani Joanna. Teraz wysiąść to będzie coś. Tak?